orkiestry dętej ze Smardzewic rozpoczął galę wzorowych, podczas której poznamy najlepszych z przedsiębiorców i samorządowców województwa łódzkiego, a więc zaczynamy. Konkurs Wzorowa Gmina organizowany przez czasopismo Życie Regionów, to jest ukłon w stronę przedsiębiorców, w stronę samorządów i zwykłych pracowników, którzy często na sukces każdej gminy i każdego przedsiębiorstwa ciężko pracują i to jest okazja, by podziękować im dzisiaj gorąco. Ale więcej o tym opowie Państwu już właściwa osoba na właściwym miejscu, czyli dyrektor, redaktor naczelny Życia Regionów, Artur Świtoń. Zapraszamy. Drodzy samorządowcy, drodzy przedsiębiorcy, była mowa tutaj o województwie łódzkim, ale tak naprawdę podsumowujemy całe południe Polski. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo w każdym z samorządów, które odwiedziłem, w każdym z przedsiębiorstw, które nie tylko są dzisiaj naszymi gośćmi, będą nagradzane, ale także te, które były nominowane do nagrody, postęp jest ogromny. Jestem dumny z tego, że patrząc na czas, jaki dzieli nas od pierwszej edycji do dnia dzisiejszego, ten skok rozwojowy jest bardzo duży. Jestem przekonany, że wszyscy Państwo, którzy dziś otrzymacie nagrody Wzorowa Gmina i Wzorowa Firma, tą jakość gwarantujecie i na przyszłość będziecie gwarantem dalszego rozwoju. Państwa przykłady zarówno w sektorze przedsiębiorczości, jak i samorządu, to są bardzo ważne idee dla rozwoju przede wszystkim lokalnych społeczności, ale nie możemy, proszę Państwa, o jednej rzeczy zapomnieć. Nie możemy zapomnieć, że samorząd to przede wszystkim dotacje i wpływy z CIT i PIT, które wpływają z sektora przedsiębiorczości. Proszę Państwa, jako wiceprzewodniczący kapituły konkursowej muszę przyznać, że projekty zrealizowane przez sektor biznesu były naprawdę okraszone wysokim poziomem innowacji, natomiast projekty infrastrukturalne, duże projekty transportowe z zakresu kultury, z zakresu energetyki zrealizowane przez sektor samorządów, przez gminy, przez państwo, także są świetnymi przykładami rozwoju lokalnych społeczności, a przede wszystkim rozwoju tak zwanego zrównoważonego, nakierowanego, aby uniknąć degradacji środowiska naturalnego. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję za udział w konkursie i życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pierwsza kategoria i pierwsza statuetka, lider turystyki. Ta nagroda w tym rozdaniu przypada firmie Molo. Zapraszamy. Molo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to jedna z najlepszych firm w branży hotelowo-konferencyjnej. Zarządza dwoma obiektami wypoczynkowymi wysokiej klasy, które cieszą się dużym zainteresowaniem grup zorganizowanych, klientów biznesowych i turystów. Pierwszym z nich jest położony w malowniczej okolicy, wśród urokliwych lasów Parku Krajobrazowego i blisko Zalewu Sulejowskiego, Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Molo w Smardzewicach. Nowoczesny kompleks zapewnia wytchnienie i ucieczkę od miejskiego zgiełku. W wystroju wnętrz dominują proste, geometryczne formy i stonowane kolory, a każdy z 99 pokoi ma oddzielną łazienkę, telewizor i dostęp do internetu. Hotelowa restauracja zapewnia bogatą ofertę kulinarną, a doświadczony szef kuchni zaspokoi gusta nawet najbardziej wymagających gości. Dzięki sąsiedztwu Zalewu Sulejowskiego Centrum Molo może pochwalić się licznymi atrakcjami wodnymi, a goście mogą wypożyczać na miejscu sprzęt sportowy. Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Molo swoją ofertę kieruje także do przedsiębiorców, dysponując 7 bardzo dobrze wyposażonymi i klimatyzowanymi salami konferencyjnymi. Także 3-gwiazdkowy Hotel Magellan Business & Spa cieszy się ogromnym zainteresowaniem licznie przybywających tutaj gości. Stylowy budynek 3-gwiazdkowego hotelu to 121 komfortowych pokoi urządzonych w stylu klasycznej elegancji. Obiekt posiada także 2-pokojowe komfortowe apartamenty. Wygodne łóżka, spokojna leśna okolica i niezwykle czyste powietrze to gwarancja, że wszyscy goście przybywający w Magellanie doskonale wypoczną, czując kontakt z naturą. Nieodłączną częścią hotelu jest Instytut Spa and Wellness, gdzie komfort łączy się z prestiżem. W 9 profesjonalnie wyposażonych gabinetach zabiegowych można skorzystać z wielu usług, m.in. hydroterapii, zabiegów upiększających czy różnego rodzaju masaży.
Goście mogą także skorzystać z hotelowego basenu, który zaliczany jest do największych i najpiękniejszych w Polsce. Są tam także kaskady wodne, jacuzzi oraz sauny sucha i parowa. Hotel Magellan tworzy niezwykle sprzyjające środowisko dla biznesu. Specjalizuje się w obsłudze nie tylko kameralnych spotkań czy imprez integracyjnych, ale również spektakularnych eventów. Może zorganizować wydarzenie nawet dla 1000 osób, a wszystko dlatego, że dysponuje wieloma segmentowymi salami konferencyjnymi oraz przestrzenią, na której można zorganizować nawet duże koncerty. Wokół hotelu znajduje się wiele atrakcji. Do dyspozycji gości jest obszerny, bezpłatny parking. Molo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Lider turystyki. Chciałam powiedzieć, że jest nam niezmiernie miło gościć dzisiaj Państwa. Mam nadzieję, że sprostamy wszystkim wymaganiom. Chciałabym przede wszystkim również podziękować Panu Dyrektorowi, że to wydarzenie jest zorganizowane u nas, ale również kapitule za przyznanie tego tytułu właśnie nam. Chciałabym również skorzystać z okazji i podziękować Panu Burmistrzowi za stały dialog i otwartość do nas i za tworzenie tutaj dobrych warunków do prowadzenia biznesu. Zawsze możemy liczyć na wsparcie, także bardzo dziękuję. Serdecznie chciałabym również Państwa zaprosić, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji wypoczywać w naszych ośrodkach, to jak najbardziej serdecznie zapraszam i jeszcze raz dziękujemy za docenienie. Gratulujemy. I teraz kolejna nagroda, kolejne wyróżnienie. Tytuł lidera nowych technologii mamy zaszczyt przyznać firmie Main, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nagrodę odbierze prezes zarządu Mirosław Wosiński. Zapraszamy na scenę. Mainz, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Brzezin, powstała w 2018 roku i jest kontynuatorem założonej 20 lat wcześniej spółki cywilnej Mainz. Przekształcenia to wynik dynamicznego rozwoju firmy, stałej ekspansji na rynki zagraniczne i pozyskiwania nowych klientów oraz stosowania najnowszej technologii w elektronice. Szeroki wachlarz urządzeń produkowanych przez Mainz skierowany jest głównie do producentów wyposażenia sklepów i magazynów. Dziś Mainz, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to jedna z najlepszych firm światowych zajmująca się produkcją sterowników taśm, boksów kasowych, fotokomórek, przycisków nośnych i przede wszystkim wysoko zaawansowanych technologicznie urządzeń usprawniających pracę wielu przedsiębiorstw. Produkty spółki Mainz klienci z pewnością spotykają niemal w każdym sklepie, zarówno w tych małych osiedlowych, jak i należących do globalnych potentatów sieciach sklepowych takich jak Castorama, Auchan, Biedronka czy Carrefour. Oferowane urządzenia są trwałe, łatwe w montażu, cechuje je wysoka jakość i łatwa obsługa pomimo zastosowania zaawansowanych technologii. Do produkcji wykorzystuje się wyłącznie najwyższej jakości materiały, elementy elektroniczne i własne oprogramowanie, spełniając przy tym restrykcyjne normy, w tym wymogi obowiązujące na rynkach amerykańskich. Produkty firmy Mainz od początku do końca składane są w fabryce w Brzezinach i podlegają ścisłej kontroli jakości. Wszystkie projekty są drobiazgowo testowane w laboratoriach, gdzie uzyskują wymagane certyfikaty. Każde urządzenie, zanim trafi do kontrahenta, jest dokładnie sprawdzane, dzięki czemu stopień reklamacji równy jest praktycznie zeru. Istotne dla klientów jest również poczucie bezpieczeństwa, jakie spółka Mainz gwarantuje wszystkim swoim odbiorcom, oferując usługi serwisowe. Ta szybka i fachowa pomoc ze strony spółki kierowana jest na cały świat, co świadczy o pełnym profesjonalizmie. Należy przy tym dodać, że Mainz, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nieustannie się rozwija, co zawdzięcza pomysłom i wiedzy wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim doświadczeniem. Rozwiązania stosowane przez inżynierów Mainz często są inspiracją dla konstruktorów innych firm w tej branży. Sterowniki produkowane przez firmę oraz różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, jakie proponuje spółka, są wysoko oceniane przez inżynierów, a prezentowane na targach krajowych i zagranicznych, w jakich Mainz często uczestniczy, wzbudzają ogromne zainteresowanie i są wysoko cenione przez klientów i odbiorców na całym świecie. Mainz to wzorowe zarządzanie, wysoka jakość oferowanych produktów, niezawodność i innowacyjność. Mainz, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wzorowa firma 2019, lider nowych technologii. Chciałem podziękować wszystkim swoim pracownikom, dzięki którym
osiągamy taki sukces właściwie światowy. Bez nich na pewno nie byłoby to możliwe. Mamy doskonałe dwa zespoły projektowe, gdzie ludzie naprawdę z pełnym zaangażowaniem tworzą nowe rozwiązania. I jeśli chodzi o rynek, na jakim jesteśmy, brakuje nas właściwie w dwóch miejscach. Jest to obydwa bieguny i Grenlandia. Tam niestety jeszcze nie dotarliśmy. Dodatkowym atutem myślę, że również jest fakt, że sprzedajemy również nasze wyroby do Chin, co jest zresztą, jeśli chodzi o elektronikę, ewenementem i nawet Chińczycy się dziwią, że nawet wbiliśmy się na ich rynek. Myślę, że już niedługo zaskoczymy też naszych nowych klientów zupełnie nową ofertą, ponieważ firma rozszerza się w kierunku również produkcji software'u i opracowania, które stworzyliśmy dla naszych klientów, będą bardzo interesujące, a już w przyszłym roku będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Na razie nie mogę dokładnie powiedzieć, co to jest, no wiadomo, tajemnica firmy i inni też pracują nad podobnymi rozwiązaniami. I dziękuję szanownemu gronu za uwagę. Proszę Państwa, i kolejna statuetka, która znajdzie za chwilę swojego właściciela. Lider budownictwa przemysłowego. Nagroda wędruje do firmy Commerzcom. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a wyróżnienie odbierze dyrektor marketingu Sylwia Kalinowska. Zapraszamy na scenę. Commerzcom, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, to jedna z najlepszych firm budowlanych w kraju, specjalizująca się w konstrukcjach wielkopowierzchniowych dla przemysłu. Buduje centra logistyczne, magazyny, fabryki, biura, a także obiekty handlowe i salony samochodowe. Spółka powstała w 2005 roku i kontynuuje wieloletnie doświadczenia rodzinnej firmy monterskiej Tymont. Obecnie Commerzcom jako generalny wykonawca inwestycji oferuje pełen zakres usług, m.in. w formule zaprojektuj i wybuduj, od projektu przez dostawę materiałów i elementów budowlanych, poprzez montaż konstrukcji, aż do wykończenia obiektu. Spółka posiada własną kadrę zarządzającą i nadzorującą budowami, własne ekipy budowlane oraz niezbędny sprzęt i zaplecze techniczne do ich realizacji. Dziś to blisko 120 wykwalifikowanych pracowników posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie. Atutem firmy są wysoka jakość, terminowość i gotowość do współpracy przy realizacji najbardziej wymagających zleceń. Działające w spółce biuro przygotowuje rozwiązania w pełni zadowalające klientów, o czym świadczy stale wzrastająca liczba zleceń i powiększanie portfolio o kolejne, coraz większe inwestycje. Dotychczas Commerzcom wybudował w Polsce i za granicą ponad 250 różnego rodzaju obiektów dla wielu światowych potentatów i firm krajowych. Klientami Commerzcom są m.in. deweloperzy przemysłowi Panattoni oraz 7R, firmy BSH, Geberit, Rossmann czy Kokowerk, dla której firma odbudowała zakład zniszczony po pożarze w Łodzi. Commerzcom budował także inne obiekty, m.in. studio produkcyjne i biura ATM Group w Warszawie, centralę spółki CWS w Łodzi, hale produkcyjne grupy Kęty SA, silosową stację mieszalnikową Weber Saint Gobain w Szwecji, a także budowane dla BRW salony sprzedaży mebli czy realizowane na zamówienie salony samochodowe. Jednym z największych osiągnięć spółki była dostawa i montaż obudowy ścian i dachu Centrum Dystrybucyjnego OBI w Natolinie o łącznej powierzchni ponad 50 tysięcy m2. Prace zostały wykonane w zaledwie 10 tygodni. Obecnie firma realizuje wiele inwestycji również jako generalny wykonawca nie tylko w okolicach Łodzi. Na sukces Commerzcom składają się wiedza, doświadczenie i wzajemne zaufanie inwestorów do firmy, które gwarantują udaną współpracę, a co za tym idzie, profesjonalną i szybką realizację inwestycji. Commerzcom angażuje się także w liczne akcje społeczne i inicjatywy, m.in. wspiera jeden z łódzkich klubów sportowych. Spółka jest właścicielem i sponsorem tytularnym żeńskiej drużyny siatkówki ŁKS Commerzcom Łódź, która w sezonie 2018-2019 zdobyła tytuł Mistrza Polski. Ponadto spółka wspiera finansowo różnorodne akcje dedykowane osobom wymagającym rehabilitacji i pomaga schroniskom dla zwierząt. Commerzcom, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa.
Wzorowa firma 2019, lider budownictwa przemysłowego. Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję, że mogliśmy wziąć udział jako firma budowlana, lider budownictwa przemysłowego w tym konkursie i jest mi niezmiernie miło, że mogę odbierać tę nagrodę w tak zacnym gronie przedsiębiorców i samorządowców, którzy swoją postawą i działalnością tak wspaniale przyczyniają się do tego, że te regiony, te samorządy i nasze miasta, wsie tak pięknie się rozwijają i dynamicznie. Commerce.conto tak naprawdę ponad 20 lat doświadczenia w budownictwie przemysłowym i w tej chwili już ponad 1,5 miliona oddanych metrów kwadratowych oddanych powierzchni do użytkowania. Tak naprawdę od początku działalności w firmie towarzyszyła maksyma i towarzyszy maksyma, budujemy twoją przyszłość i myślę, że to też taka maksyma, która wszystkich nas tutaj dzisiaj dotyczy, bo my wierzymy jako firma budowlana, że realizując te biznesowe wizje inwestorów czy właśnie samorządów, wspieramy polską gospodarkę i rozwój regionów. Bardzo Państwu dziękuję. Panie dyrektorze, panu również. Bardzo się cieszę, że mogę tu dzisiaj z Państwem być. A Państwu, wszystkim laureatom życzę, żeby ta nagroda ciężka była jeszcze większą motywacją do jeszcze większych, fajnych działań i żeby te wszystkie nasze inicjatywy fajnie się rozwijały. Bardzo dziękuję i gratuluję. W tej rywalizacji, proszę Państwa, zwycięzca mógł być tylko jeden. Lider edukacji, najlepsza uczelnia niepubliczna województwa łódzkiego, przypada Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu to jedna z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce. Studenci uczą się na niej od 2007 roku, kiedy otwarto pierwszy kierunek – kosmetologię. Od tamtego czasu uczelnia dynamicznie się rozwija. Na studia z kosmetologii, dietetyki, pedagogiki i psychologii przyjeżdżają tutaj studenci z całej Polski. Od roku akademickiego 2019-2020 uczelnia wzbogaciła swoją ofertę o jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. Uczelnia dysponuje dwoma dużymi budynkami dydaktycznymi położonymi w samym centrum Łodzi przy głównej arterii komunikacyjnej, co w znaczący sposób ułatwia studentom dojazd na zajęcia. Wykłady i zajęcia prowadzone są w profesjonalnie wyposażonych salach i pracowniach. Przyjazny charakter nadają uczelni także wydzielone wygodne strefy komfortu i wypoczynku. Na pierwszym miejscu uczelnia stawia na praktykę. W programach kształcenia przeważają przede wszystkim zajęcia prowadzone w formie projektów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych. Do dyspozycji studentów jest kilka doskonale wyposażonych pracowni, m.in. pracownia masażu, chemiczna, technologii żywności, podologiczna czy kosmetologiczna. Wiele z pracowni ma partnera biznesowego, dzięki czemu studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi pracują na nowoczesnym sprzęcie z wykorzystaniem najlepszych kosmetyków znanych światowych marek. Ponadto uczelnia zatrudnia wykładowców praktyków, specjalistów w swoich dziedzinach z dużym doświadczeniem i dorobkiem naukowym. Aby nadążyć za światowymi trendami i kształcić w unikatowych i bardzo potrzebnych zawodach, uczelnia każdego roku oferuje studentom kolejne ścieżki kształcenia. Do najciekawszych zaliczyć można trychologię, podologię, dietetykę sportową, psychologię biznesu oraz coaching. Dynamiczny rozwój uczelni doprowadził do utworzenia w 2017 roku pierwszej filii Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku, gdzie prowadzone są studia na kierunku pedagogika. Uczelnia nie zapomina także o podstawowych zadaniach, jakimi są badania i wydawanie publikacji naukowych. Pomagają w tym liczne konferencje oraz działalność wielu kół naukowych, m.in. dietoprofilaktyki czy kosmetologii medycznej. Uczelnia aktywnie uczestniczy także w projektach Erasmus+, dzięki czemu studenci wyjeżdżają na wymiany do zagranicznych uniwersytetów w Austrii, Hiszpanii czy do Włoch. Profesjonalizm, uśmiech, wiedza i odpowiedzialność to cechy, które charakteryzują Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu, najlepszą uczelnię niepubliczną województwa łódzkiego. Witam serdecznie wszystkich Państwa, gratuluję Państwu nagrody i serdecznie zapraszam na studia do naszej uczelni. Dziękuję bardzo. I kolejna kategoria, proszę Państwa, lider usług finansowych. Zwycięzcą jest Łódzki Bank Spółdzielczy.
Zapraszamy na scenę prezesa zarządu Dariusza Wojciechowskiego. Łódzki Bank Spółdzielczy to jedna z najlepszych instytucji finansowych w regionie. Założony został w 1959 roku i przez 60 lat nosił nazwę Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi. Na początku funkcjonował w niewielkim pomieszczeniu przy ulicy Moniuszki, gdzie pracowały tylko dwie osoby. Nic więc dziwnego, że przez wielu nazywany był najmniejszym bankiem świata. Mimo skromnej obsady personalnej, bank cieszył się coraz większym powodzeniem u klientów, których stale przybywało. Poszerzała się także oferta usług finansowych skierowana głównie do drobnych przedsiębiorców, rzemieślników, a także klientów indywidualnych. Główna siedziba banku przez wiele lat mieściła się przy ulicy Moniuszki. Dopiero przed 2 lata zdecydowano o przeniesieniu centrali i drugiego oddziału do nowo wyremontowanego budynku przy ulicy Żeromskiego. To w znaczący sposób wpłynęło na możliwość obsługi klientów, którzy bez żadnych problemów mogą do banku dojechać i bezpiecznie zaparkować. Powiększyła się też sala obsługi, w której obecnie jest kilkanaście stanowisk. Na terenie Łodzi bank prowadzi 2 oddziały i 4 punkty kasowe. Obsługą wszystkich placówek zajmują się pracownicy, często z wieloletnim stażem, którzy znają potrzeby klientów. Wpływa to bez wątpienia na szybkość i trafność podejmowanych przez klientów decyzji oraz sprawną komunikację, tworząc przyjazną atmosferę. Obecnie w portfolio oferowanych usług znajdują się produkty, jakie mają światowi giganci, co w przypadku banków spółdzielczych nie zawsze jest dostępne. To m.in. karty kredytowe, karta płatnicza mobilna, płatności internetowe w różnych formach, karty flotowe na tankowanie paliwa, e-konto czy startup dla przedsiębiorców. Łódzki Bank Spółdzielczy jest członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej, co gwarantuje klientom bezpłatny dostęp do szerokiej sieci bankomatów w całym kraju. Nikogo więc nie dziwi, że klientów jest coraz więcej. To przede wszystkim spółdzielnie, spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność jednoosobową. O dobrej renomie banku świadczą także działania zmierzające do wspierania najzdolniejszych poprzez fundowanie stypendiów, pomoc w wyposażeniu szkół czy przekazywanie środków pieniężnych dla łódzkich fundacji. Bank w październiku 2019 roku zmienił nazwę z Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi na Łódzki Bank Spółdzielczy. Łódzki Bank Spółdzielczy, lider usług finansowych województwa łódzkiego. To wyróżnienie traktujemy bardzo poważnie i jesteśmy z niego dumni. W ciągu ostatnich 3 lat dokonaliśmy ważne zmiany organizacyjne i technologiczne dla dobra naszych klientów i jest nam niezmiernie miło, że zmiany te zostały dostrzeżone i docenione. Dziękujemy. To wyróżnienie traktujemy dodatkowo jako zobowiązanie do dalszego podnoszenia jakości naszych usług. Wszystkim wyróżnionym gratuluję. Dziękuję. Znamy, proszę Państwa, już prawie wszystkich laureatów. Pozostały jeszcze tylko 3 kategorie. Statuetka lidera budownictwa mieszkaniowego. Wędruje w tej edycji do Golden Lion. Zapraszamy na scenę prezesa zarządu Michała Karpackiego. Golden Lion Development to rodzinna firma deweloperska założona w 2012 roku. Od początku istnienia działała na terenie Łodzi, gdzie zrealizowała wiele spektakularnych inwestycji. Wszystkie zlokalizowane były w spokojnych, zielonych osiedlach wśród niskiej zabudowy. Tak powstały doceniane przez mieszkańców apartamentowce Piaskowa Aleja przy ulicy Sacharyjskiej, Majerka Park przy Barskiej czy kompleks Ogrody Bajeczna. Łącznie do końca 2018 roku deweloper zrealizował 10 samodzielnych inwestycji. Każda z nich wyróżnia się wysoką jakością wykończenia wnętrz, oryginalną aranżacją części wspólnych, a także doskonałą lokalizacją, dającą mieszkańcom możliwość wygodnego życia w mieście. Spółka realizuje inwestycje pod własnym nadzorem, nie korzystając z usług generalnego wykonawcy. Obecnie trwa budowa 2 kolejnych kompleksów. Przy ulicy Świętego Franciszka z Asyżu powstają ogrody nad Jasieniem, które składać się będą z 2 budynków, gdzie powstaną 34 mieszkania i 37 miejsc parkingowych.
Natomiast w ogrodach sztuki przy ulicy Czermorskiej znajdą się 32 mieszkania oraz 10 miejsc garażowych i 22 parkingowe. Obie inwestycje spełniają standardy nowoczesnego budownictwa zarówno pod względem jakości wykończenia czy termomodernizacji, jak i zapotrzebowania na energię pierwotną. Wnętrza obu inwestycji będą posiadały swój charakterystyczny motyw przewodni. W ogrodach nad Jasieniem będzie to płynąca rzeka, natomiast w ogrodach sztuki wnętrze wypełnią obrazy mistrzów malarstwa i grafiki z różnych epok. Pod koniec przyszłego roku rozpocznie się realizacja kolejnej inwestycji zlokalizowanej na łódzkim Polesiu i obejmującej 3 budynki, w których znajdzie się kolejnych 116 mieszkań. Na koniec warto dodać, że spółkę Golden Lion tworzy 8-osobowy zespół wyspecjalizowanych pracowników oraz kadry zarządzającej, wspierany przez grupę współpracowników z różnych dziedzin oraz firmy budowlane. Golden Lion Development, wzorowa firma 2019, lider budownictwa mieszkaniowego. Szanowni Państwo, najpierw na początku chciałbym podziękować szanownej kapitule za to, że zostaliśmy nominowani do tej nagrody i ta wspaniała nagroda została nam przyznana. Również dziękuję bardzo panu dyrektorowi Arturowi Świdaniowi i całemu zespołowi Wzorowi Polska. Państwu gratuluję również tego wyróżnienia. Cóż powiedzieć, jesteśmy, jeśli chodzi o firmy deweloperskie, firmy związane z branżą nieruchomości, firmą dosyć młodą, stażem. Cykl inwestycyjny, jak Państwo pewnie dobrze wiecie, trwa minimum 1,5 roku do 3 lat, a nawet więcej, żeby zrealizować daną inwestycję. Nam od momentu powstania, od 2012 roku udało się zrealizować tych inwestycji 9, właśnie rozpoczynamy 10. Jesteśmy coraz lepiej rozpoznawani przez klientów na łódzkim rynku i coraz wyżej zawieszamy sobie poprzeczkę. Podobnie jak moi poprzednicy, chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie byłoby sukcesu firmy, gdyby nie ludzie, gdyby nie zespół, który jest dzisiaj częściowo reprezentowany. Także chciałbym bardzo serdecznie podziękować zespołowi Golden Lion za to, że pomaga nam tutaj w realizacji naszych wyzwań. Życzę Państwu samych sukcesów. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. I przedostatnia nagroda. Lider transportu pasażerskiego. Na to wyróżnienie, zdaniem kapituły, najlepiej zasługuje przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej Sierac. A nagrodę odbierze prezes zarządu Sławomir Gozdalik. Zapraszamy. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sierac, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to jedna z niewielu rozwijających się firm transportu publicznego w Polsce. Powstała w 2004 roku w wyniku przekształceń własnościowych z przedsiębiorstwa państwowego. Jest w pełni prywatną, w profesjonalny sposób zarządzaną firmą świadczącą usługi na wielu płaszczyznach. PKS Sierac oferuje usługi przewozów turystycznych i okazjonalnych autokarami klasy turystycznej, przejazdy na regularnych liniach dalekobieżnych, obsługę komunikacji gminnej oraz sprzedaż części zamiennych i serwis autobusów. Na terenie bazy przy ulicy Wojska Polskiego funkcjonuje ponadto całodobowa stacja paliw, oferująca klientom także akcesoria samochodowe i inne ogólnodostępne produkty przez 7 dni w tygodniu. W samym centrum stolicy powiatu PKS Sierac zarządza dworcem autobusowym, z którego każdego dnia realizowanych jest kilkadziesiąt połączeń różnych przewoźników w ruchu krajowym i międzynarodowym. Dużym powodzeniem wśród pasażerów cieszą się zwłaszcza połączenia dalekobieżne obsługiwane przez PKS, m.in. do Kudowy Zdroju czy w sezonie letnim do Kołobrzegu. W spółce pracuje ponad 80 kierowców z dużym doświadczeniem, co gwarantuje pasażerom przyjemną podróż, punktualność i bezpieczeństwo. W ostatnim czasie spółka podpisała umowę z Gminą Wiejską Sierac i Marszałkiem Województwa Łódzkiego na obsługę komunikacji publicznej, działając jako operator publicznego transportu zbiorowego. PKS Sierac realizuje również komunikację regularną publiczną na zezwolenia na własne ryzyko ekonomiczne, zapewniając regularny transport mieszkańcom powiatu sieradzkiego z miejscowości nawet najbardziej oddalonych od Sieradza.
PKS Sieradz prowadzi własne biuro podróży, organizując przejazdy autokarowe dla grup zorganizowanych, szkół i instytucji, oferując przy tym pełen pakiet usług, w tym noclegi, bilety wstępu, usługi gastronomiczne, a nawet przewodników. Turyści na wycieczki jeżdżą nowoczesnymi autokarami marki Setra i Mercedes z klimatyzacją, WC i telewizorami, które zapewniają komfort podróży. Wszystkie autobusy PKS Sieradz są regularnie serwisowane w nowoczesnej stacji naprawy pojazdów. Spółka oferuje też usługi diagnostyczne. Prowadzi również bogato zaopatrzony sklep szczęściami zamiennymi, w którym każdy z właścicieli autokarów może bez korzystania z pośredników zakupić potrzebne do naprawy podzespoły. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sieradz, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzorowa firma 2019, lider transportu pasażerskiego. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie z tego powodu, że może nie wszyscy Państwo tutaj wiedzą, jak ciężko jest takim firmom jak my, PKS, funkcjonować na rynku transportowym. Może nie wszyscy wiedzą, że do tej pory przez wiele lat funkcjonowaliśmy na własnych środkach, czyli na tym, co mogliśmy zarobić. Nie korzystaliśmy z żadnej pomocy publicznej, ale to z żadnej. Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej korzystały z różnych projektów na zakup środków transportowych. My musieliśmy wszystko wypracować sami. Ale dzięki temu heroizmowi całego zespołu, no i przede wszystkim wszystkich pracowników, bo to kierowcy najwięcej pracują na nasz wizerunek, na naszą ocenę, udało nam się. Jesteśmy firmą w naszym regionie rozpoznawalną. Podpisujemy, jak było w tym krótkim materiale, umowy jako operator z samorządami. Lokalni samorządowcy przekonali się do nas, że jesteśmy w stanie zaoferować bardzo solidną usługę transportową. Podpisaliśmy w tym roku właśnie umowę jako operator publicznego transportu zbiorowego dla gminy wiejskiej Sieradz. Realizujemy też od września tego roku połączenia międzypowiatowe z udziałem Urzędu Marszałkowskiego. Dlatego chciałbym też przy tej okazji zachęcić wszystkich samorządowców, żeby uczestniczyli z firmami transportowymi w organizowaniu transportu publicznego, bo to tak naprawdę tylko dzięki tej współpracy można lokalnej społeczności zapewnić dojazd do tych z tych najbardziej oddalonych miejscowości do centrum gmin, powiatów i miast wojewódzkich. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i już ostatnia kategoria i ostatnia statuetka, lider gospodarki komunalnej. Ta nagroda wędruje do przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszamy na scenę prezesa Marka Glądalskiego. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomsku, to jedna z najlepszych spółek komunalnych w kraju. Obsługuje mieszkańców i firmy z terenu miasta Radomsko i kilku gmin ościennych. Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki. PGK zajmuje się m.in. odbieraniem i przetwarzaniem odpadów, produkcją i dystrybucją ciepła, segregacją odpadów, dostawą wody i odprowadzaniem oraz oczyszczaniem ścieków. Ponadto przedsiębiorstwo prowadzi doskonale zorganizowane schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz akredytowane laboratorium badawcze prowadzące badania ścieków, osadów skażenia gleby i czystości powietrza. PGK w Radomsku dysponuje nowoczesnymi samochodami do odbioru odpadów. Każdego dnia wyspecjalizowane ekipy wywożą do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie kilkadziesiąt ton odpadów. Na miejscu funkcjonuje nowoczesna linia sortowania odpadów, dzięki czemu odzyskuje się znaczną ilość surowców wtórnych w postaci tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz metali poprzez zainstalowane separatory magnetyczne. Na terenie zakładu funkcjonuje również kompostownia odpadów ulegających biodegradacji, bioreaktory do stabilizacji frakcji podsitowej oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W 2019 roku został oddany do użytkowania nowy sektor kwatery składowiska, który zaspokoi potrzeby mieszkańców Radomska oraz gmin ościennych na około 20 lat. W ostatnim czasie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku rozpoczęło i częściowo zrealizowało szereg projektów z wykorzystaniem dotacji z Unii Europejskiej.
to m.in. rozbudowa kanalizacji sanitarnej, dzięki czemu za ponad 8,5 miliona złotych dotacji powstało 10 km nowej sieci na osiedlu Wymysłówek i ulicy Krakowskiej. Pozwoli to na podłączenie do sieci nowych mieszkańców i firm z terenu aglomeracji Radomsko. Oczyszczalnia, która przyjmuje także ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi, ma nowoczesny system unieszkodliwiania zanieczyszczeń, dzięki czemu do rzeki Radomki trafiają oczyszczone ścieki. Wróćmy do zwierząt. Schronisko w Radomsku przyjmuje bezdomne psy i koty, zapewniając im komfortowe warunki pobytu, wyżywienie i opiekę weterynaryjną. Nikogo nie dziwi więc, że bardzo często przybywające tam czworonogi znajdują chętnych do adopcji. I jeszcze trochę o cieple. 4 miliony złotych kosztowała przeprowadzona niedawno modernizacja kotła grzewczego wraz z instalacją odpylania spalin w podlegającym PGK zakładzie ciepłowniczym. Dzięki temu znacząco zmniejszono emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Rozbudowano także sieć ciepłowniczą, zachęcając do włączania się nowych odbiorców. Na koniec warto wspomnieć o licznych akcjach edukacyjnych, które zwiększają świadomość ekologiczną wśród dzieci i dorosłych mieszkańców Radomska. To liczne pikniki, konkursy, pogadanki czy wycieczki, chociażby do ścieżki ekologicznej, gdzie od A do Z można zobaczyć, co zrobić, by śmieci było mniej. PGK w Radomsku, najlepsza firma komunalna województwa łódzkiego. Chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi Kapitule za przyznanie wyróżnienia tej nagrody dla nas, dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku. To jest nasza siła, to jest w tym, że są wszystkie zakłady razem. To jest kilka zakładów. To jest wodkan, to jest oczyszczalnia, to jest ciepłownia, to jest ZOM, to jest ZŁOK, to jest ogromny zakład, który przyjmuje 40 tysięcy ton śmieci z połowy prawie województwa naszego łódzkiego. Więc to jest siła nasza, jest w tym, że mamy kilka zakładów razem. Są to zakłady w miarę nowoczesne, ponieważ cały czas je modernizujemy. Zdobywamy bardzo dużo pieniędzy unijnych. Ostatnio w ciągu tygodnia podpiszę umowę z Narodowym Funduszem, gdzie na 44 miliony, w tym 24 miliony to są unijne pieniądze. Rzadko która z takich spółek zdobywa takie pieniądze. Kończymy wniosek właśnie na 18 milionów, który też zdobyliśmy tam 8,5 miliona unijnych pieniędzy. To ciężka praca naszych pracowników. Mamy wielu specjalistów, bardzo dobrze zorganizowane zakłady i dzięki temu, dzięki ich pracy mamy jako zarząd duże efekty. Także chciałbym jeszcze powiedzieć na koniec, że kanalizację mamy 95% przekroczoną. Wodę 97%, bo tak się mówi, bo zawsze jest rozwój miasta. Natomiast ciepłownictwo mamy rozbudowane w 55%. To jest ogromna ilość ciepłociągów w całym mieście. No i to wszystko. Już więcej nie będę mówił, bo bym za dużo tutaj opowiedział. Mógłbym bardzo dużo o wszystkich zakładach naszych mówić. Jestem starym pracownikiem PGK w Radomsku, także znam to wszystko od podszewki. Dziękuję Państwu, dziękuję jeszcze raz dyrekcji za to, że nas uhonorowali tą nagrodą. Dziękuję. Proszę Państwa, to już była ostatnia statuetka. Wszystkie nagrody znalazły swoich właścicieli. Gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów. Ostatni akcent naszego spotkania to jest pamiątkowe zdjęcie. Wszystkich nagrodzonych, wyróżnionych zapraszamy na scenę. Zabieramy dobre humory i uśmiechy. Oczywiście wszystkich przedsiębiorców i nagrodzone gminy. Zapraszamy.